zamknięty w sobie, pytasz po co to robię? Nie dosyć smutku, cierpień, nie potrafisz dusić sobie? Nie kurwa, nie potrafię, muszę się afiszować. Psycholog zrozumie to, co chowa moja chora głowa. Coś mam już w telewizji, tych wiadomości, bo w niej pokazują tylko to pieprzone wielkie zło. Matka dzieci morduje, stare ciała maskuje, w pieprzone beczki debil, te ich ciałka już ładuje. Następny przykład daje, ojciec ci nie poddaje, wciąż walczy z żoną o to, kto tu panem domu jest. Psycha nie wytrzymuje, siekierą się ratuje, kobitkę swą morduje, dzieci no i siebie też. Znamy też mamę Madzi, 100 litrów łez wylała, tak bardzo ją kochała, bo podłogę ją rzucała. Zabiła swoje dziecko i jaką karę ma? Te lata za kratkami mają odwieźć ją od zła? Przyjmijmy emigrantów, nam się powodzi, nie? Pomóżmy tym biedakom, przecież u nich wojna jest. Tylko ci się pojawią, to pulty wciąż czynają. Te dobre serce nasze dziś głęboko w dupie mają. Naszym daj mieszkanie, kasę na życie też. Nie można się sprzeciwić, bo kratkami grożą, wiesz. Ja w dupie mam te groźby, powiem co myślę, bo nie po to płacę te podatki, by popierać zło. Co mnie boli, to ci powiem na tym bicie teraz już. Każdy z tych tu emigrantów powinien mieć w brzuchu nóż. Mi nie wierzy, spokojnie ci w opisie dam i zobacz, że to szmaty, ale to ocenisz sam. Te morderstwa i zabójstwa czas ogarnąć też. Kicia się już nikt nie boi, dobrze o tym wiesz. Te więzienia przepełnione, na to płaci każdy z nas. Tych morderców pedofili wrzuciłby pod gaz. Nie chcę śmierci i cierpienia, ale boli to, że normalni ludzie cierpią przez to całe zło. No i złego tu człowieka do świni się porównuje. Ona dba o swoje dzieci, tylko ludzie to są chuje.